Witam Was tutaj, cześć, czem Abizonosz. Zapraszam Was na kolejny odcinek z Cities Skylines PlayStation 4. Zaczynamy. No dobrze, zaczynamy, stoper włączony, odcinek będzie trwać w standardach i dzisiaj możecie zauważyć lub też nie, mój głos jest trochę kiepski, właściwie no, przez to, że jestem chory i poza tym jeszcze nie słyszę zbytnio dobrze na obydwoje chyba uszu. No dobrze, tak czy siak, mamy kolejny odcinek, dzisiaj powalczymy z tym, że my tak coś trochę kiepsko zadabiamy. Jakby nie patrzeć. No zobaczmy w ogóle, czy z tego dworca... No, ten dworzec jest fajnie wykorzystany, tak jak chciałem. Tu ten park będzie w przyszłości. To chyba trzeba rozbudować trochę tą dzielnicę wypoczynkową. Tak, bo tu jest ten jeden dworzec. Nie wiem, czy to pokazywałem, tutaj są dwie linie. Nie, to chyba było jeszcze na odcinku. I tam one się tak fajnie rozgałęziają. Tak, to było, było. Dobra. Co my to dzisiaj możemy zrobić? Chyba to zbudujemy trochę sobie mieszkańców, bo z tego co pamiętam, to już trochę marudzą. A, to chciałem pokazać, tylko to już było dawno temu zrobiłem. Jak widzicie, są straszne lagi. Czekamy na nową aktualizację, która tą aktualizację 3.0 jakoś, nie wiem, co z nią zrobi. Tutaj widzicie nowy węzeł, który zbudowałem. Poza odcinkiem oczywiście. Dzięki niemu pociągi mogą jeździć teraz jak chcą. Ja wam pokażę. O! One się mogą teraz rozjechać jak chcą do tych dwóch dworców. Według mnie to jest dobre rozwiązanie. O, na przykład ten pociąg sobie tutaj skręci. I one mogą jechać teraz na każdy dworzec. Tu jest tylko jeden tor, no bo tutaj aż takiego dużego zapotrzebowania nie będzie. Chociaż... Dobra, najwyżej coś jeszcze można pomyśleć, jakby było za mało. Natomiast dzisiaj będziemy sobie tu budować nową dzielnicę. Także te tory, nawet sobie już je tutaj tak mniej więcej puścimy, jakby miało iść. Mniej więcej, dobrze powiedziane. Ja taki mam pomysł, żeby dookoła całej tej naszej granicy puścić właśnie coś tego typu, jak teraz puszczam. Tutaj nie wolno puścić akurat podłączenia. Dzięki czemu będziemy mogli zrobić taką obwodnicę, Hyperloop i takie tam. Ale to później. Czy tutaj to jest wszystko tak? Tu jest fajnie wszystko oświetlone. Coś jest z ogrzewaniem nie tak. Co jest z ogrzewaniem nie tak? Nie wyrabiamy. Ja się coraz bardziej zastanawiam, czy tego sobie nie wybudować. Chyba tak. Chyba to jest ten moment, że... Bo to jak działa? Zanieczyszczenie brak. A ten robi zanieczyszczenie. No to nie, no to... przepraszam, panie. To jest o wiele lepsze. Jak brak zanieczyszczeń, no to o czym my tu gadamy? Dobra, tutaj chodź. No i poza tym on też nie ciągnie z innych miast połączenia. Chyba. Właśnie. Tutaj jest ten pociąg. Chyba tutaj też jakieś budynki stawialiśmy. Dobra, no to dzisiaj sobie chciałbym właśnie ten fragmencik skończyć. Zacznijmy od tej głównej drogi. Ej. Jeszcze? Jeszcze jeden? A, no w sumie racja, minus 28 stopni, to trochę dużo. Ale powinno się już ocieplać, już się ociepla. No tylko jak jest bardzo zimno, to powinien mieć. Nie no, już jest dobrze. Więc, lecimy dalej. Oczywiście w nowych dzielnicach będziemy stawiać te budynki nowe z tym Art Deco.
No, jednak te tory sobie przestawimy trochę. Bo tu na pewno taki mostek będzie. On tu musi być. Trochę z tym głosem już może. Czy. Nie wiem, czy wy to słyszycie, ale ja się strasznie męczę. A ja to jeszcze nagrywam jeden dzień wcześniej. I te dwa odcinki naraz. Szaleństwo. Dobra. Tory są połączone. Czy tu jeszcze jakąś jedną taką dużą drogę byśmy puścili? W sumie by się przydała. Ale może niekoniecznie z tramwajami. No tak, bo tu zaraz zupełnie dzielnica. Można byłoby niby coś stąd puścić. O ile to jeszcze wszystko. Właśnie, jeżeli chodzi o ten park, co tam tutaj mieliśmy budować. Ten tu. To na razie on utknął, ponieważ jak dobrze wiecie, ścieżki aktualnie można robić tylko proste. No a my tu chcemy robić takie skrętne i takie jak tu. Więc póki tego nie naprawią, to tym parkiem się nie zajmiemy. Dobra, ale wracając do naszej dzielnicy. Aha, bo tutaj jest ochrona podzielona. No dobra, no to może trochę inaczej. Może zrobimy to. Czym? Why not? Chociaż czekaj, bo tutaj jest ta dzielnica. Tu jest to, to poczekaj. Wiem, że tu są pociągi i wtedy nie powinno się nic kręcić przy tym. A bo tu jest całkiem fajnie to rozwiązane. Że się to podnosi. I coś takiego samego bym chciał tutaj zrobić. Tak, to jest dotąd. I teraz tu trzeba już zrobić proste. Tu trzeba zrobić prostą. Tu sobie podłączać i teraz. O! Pięknie. Tylko jest to nie w tym miejscu. Zrobimy sobie tu zakręt. Ale ta droga tutaj musi być. No sorry, ale. Ale my sobie już ją puścimy tak jak powinna tutaj lecieć. Będziemy mieli prościej z ustawieniem tej drogi. O! Mamy przebłysk, jest już jasność. Oczywiście jak dzisiaj, bo my jeszcze nie przeszli. Nie szliśmy do tego magicznego etapu, kiedy nic nie widać. A jest taki etap po tej update'cie. Więc jak on się pojawi, no to ja będę zmuszony zapisać i włączyć jeszcze raz. Jak się tak stanie, no oczywiście wam powiem chyba. Chyba, że w ogóle wytnie i nie będę mógł nic zrobić. Wtedy będzie kiepsko. Dobra. O! Okej, dobra. Nawet udało się pociągom wrócić na trasę. I tak, czy my byśmy to sobie jakoś, byśmy to sobie jakoś puścili? To jak byśmy to sobie puścili? Chyba dołem będzie najprościej. Tak. Tu. Tu. Będzie najprościej. Właśnie to. Serio? Serio? To bez jaj. Nie. Poczekaj. Jak już takie tutaj rzeczy się dzieją ciekawe. To sobie wyburzymy i to sobie jakoś tak po ukośnej trochę postawimy, ale jest ważne, żeby było połączone, co nie? Nie. A, bo tutaj są tory tramwajowe. No tak. Tu sobie zupdate'ujmy. W sumie tu by się przydały tory. O, a nie. Tu trzeba całe wywalić. No tu on będzie zawsze to tak wcinać inaczej. O, i teraz jest dobrze. Wiecie, my tu sobie chyba puścimy tramwaje, bo jednak takie połączenie tutaj jest dosyć dobre. Biorąc pod uwagę, że tu jest jeszcze pętla tramwajowa, no to to jest dobre rozwiązanie. Dobra. To są tramwaje i teraz możemy przystąpić do
tworzenie nowej dzielnicy. Mi się wydaje, czy cały czas jest tak biało, a już zeszło. Ale to i tak jest ciekawe, bo na niektórych systemach PS4 nie ma w ogóle tego. Jest tak, jak było kiedyś. Jest wszystko pięknie. Czemu u mnie tak nie jest? Bardzo chętnie bym tak chciał. No bo wiecie, jednak jak się nagrywa na YouTube'a, to chce się, żeby było wszystko pięknie. Co nie? O, a tak tu się coś ładuje chwilę i w ogóle. Chyba no tu jest trochę zamieszania z tymi drogami. To tak, tu sobie puśćmy taką. Nie. Tutaj sobie jej nie puścimy. Tu sobie tak wypuścimy. Później tak. O. I dotąd. Tak, później stąd i do góry. Dziwne. Bez komentarza. Co tu się wyprawia? Dobra, i te ramy zaraz ustawimy sobie. Tak samo tutaj, tylko z tym, że tu... Czy tu nie? To nie będzie ta długość. A z drugiej strony to będzie już za mało. Bo tak, no właśnie. A jeżeli zrobimy tak... Okej. Trochę to dziwnie działa. Powiem to tak, trochę to dziwnie działa. No, a tam będzie jedno, gdzie miejsce przerwy dla ścieżek. Dla jakichś większych monumentów. No i tu sobie puścimy, jakby tutaj coś chcieli postawić. I moje pytanie, to są te służby. To oni to sobie mogą jeździć. Tu jest kolejny wjazd, to tu możemy sobie puścić, o ile to się puści. Puści się. A to jak się puści, no to może być. To oczywiście nie będzie połączone. No bo dlaczego? Tak, tutaj jest dobrze. To tutaj puścimy sobie w dół. Chyba tu dotąd, tak. Tu i jest coś nie tak. Jak zawsze. To byłoby dobre, jakby sama gra nie wiedziała, co robi. Może tak jest nawet. Kto to wie, co zrobili po tej aktualizacji. Jak to teraz działa. Na pewno jest dużo nowych budynków, ale jednak jest kiepsko. To nie jest ta gra taka fajna, jak była wtedy. A jednak ja lubiłem tamtą grę. I chciałbym powrót do tamtej. Mam nadzieję, że coś zrobią z tym i wrzucą to na nogi. Bo ostatnio ogólnie się przykładają trochę bardziej do tych wersji konsolowych. Ci z Paradoksu. Niż tej komputerowej wersji, bo na komputerze to już dawno nie było żadnego dodatku. No był ostatnio jeden, ale to były loty w kosmos, to bardziej było związane z nową grą, która wyszła, Surviving on Mars, chyba tak to się nazywało. I wtedy wyszły nowe rakiety, które latały. Niby to tutaj wyglądało. Tym bardziej, że to jest darmowy dodatek. Ale nie będzie mama rodzić. No tak, i tyle, nie było żadnych kolejnych. No tutaj to już chciałem dawno coś wybudować, bo tutaj była taka dziwna dziura, a tutaj głównie była ta dziura, ponieważ nie mogliśmy kupić tego kawałka ziemi. Ale od razu lepiej się czuję, jak już to tak wygląda, nie inaczej. Czy to można by było tak podłączyć? Nie. Można. Ojej. To tak. My to zrobimy standardową metodą, czyli wycisz i później buduj. Teraz wyrzucimy. O, już się coś buduje. Okej, i dotąd. Teraz gdzieś coś jest nie tak. Dobra, to wyrzuć.
I tutaj jeszcze to. To. Ojejku, jakie drobne, drobne, małe. A nie, w sumie tutaj można puścić te całe, bo tu są te tory. A jednak tory trzeba ładnie wyciszyć. Tak samo tutaj. Chociaż nie, tutaj to sobie postawimy jakiś monument. Czekajcie, o, już zarabiamy ładnie. Tylko co my tu możemy postawić, czego jeszcze nie mamy? Stadion mamy. Statua przemysłu, no nie, na statuę przemysłu, to tam w przemyśle damy raczej. Co to jest? Fontanna życia i śmierci. Chyba nie tu. A więc czemu tego nie mogę postawić? Skutuj. Aha, no dobra, dojdziemy do tego. Okej, dobra, to jest za duże. Duże. Duże, no to chyba jednak tą fontannę. A nie, tego nie postawiliśmy jeszcze? Aż dziwne. Chyba, że coś za deko byśmy postawili. Budynek już istnieje. Okej. To na pewno gdzieś sobie wstydzimy, bo to jest strasznie wysokie. I mi się podoba. Ja lubię wysokie budynki. Dobra, tutaj jest wszystko za duże chyba? Kurczę. No dobra, no to... postawimy sobie to. Chyba, że dobra, fontanna tam życia i śmierci. To było to? Nie. To było to. Okej, dobra. To coś takiego im tu postawimy. O, zadowoleni. Natomiast jakiś ten art deco bym już tu gdzieś wrzucił. Może nie, to jest za duże. To coś, co się tutaj zmieści. Może tak. O, to duży zasięg. Na tyle mały, że nie wszyscy są zadowoleni. W ogóle parków też coś ostatnio nie budowałem. Trzeba będzie w to. To jest Instytut Robotyki. No to w idealnym miejscu. A, no właśnie. Zapomnieliśmy o głównym. Tu się mieli ludzie wprowadzać. Czemu wy tu się budujecie? Dobrze, to tak. Tutaj dla ludzisk. No i tutaj. No i na razie wzdłuż torów, czyli takie biedniejsze, no bo jak oni chcą się budować, to niech się budują tam, gdzie ja chcę. A, tutaj coś jeszcze mieliśmy wstawić. A, to tu może po prostu jakiś większy park wrzućmy. To bym sobie wstawił tutaj. Ale to, wiecie, bardziej mi pasuje postawić tu gdzieś w Przemyśle. Czekaj. No nie, no bez jaj. Pad mi zaraz padnie, a jak mi pad padnie, to nie będę mógł wcisnąć pauzy. Dobra, 18 minut. Najwyżej go podłączę na drugim nagraniu. O, czy to nie wygląda pięknie? To jest nasz nowy park, który to jest dokładnie farma pionowa. To jest na pewno bardzo nowoczesne. Dobra, ale a tam postawimy kopułę. Jeden z też moich ulubionych, co prawda on bardzo kosztuje dużo. Ale jednak to jeden z moich ulubionych dla tych budynków nowych. Opowiedz, czy on pięknie wygląda? Trochę jak jest zaśnieżony, trochę słabiej, ale jednak tak czy siak on nieźle wygląda. Niestety takie robię te skoślawe te ścieżki, bo inaczej się nie da po tej aktualizacji, ale no tu bym na przykład musiał już użył krętnej, bo bym nie wytrzymał, jakbym mógł. Ale nie mogę. I musimy zrobić coś takiego, co jest brzydkie bardzo. Ale na to trudno. Nie mamy wyboru. Czemu ty nie masz wody, kolego? Serio? Serio? Dobra, ale tutaj tylko parę tych kratek nie ma wody. W takim miejscu, żeś się wybudował, że nie masz dostępu do wody. A ci nawet nie mają prądu. Ale smutasy. Dobra, jak mam podciągnąć prąd jakoś ładnie?
Może poczekać, aż się coś wybuduje tutaj w sumie. To byłoby najlepsze. I jesteśmy zadowoleni. Dobra, no to teraz przejdźmy do tej dzielnicy naszej tutaj. Lagi, lagi, lagi. To sobie przyciągnijmy dalej. Gdzieś tak o tyle. No i rozbudujmy sobie tą naszą dzielnicę. Ogólnie bym tu chciał to tak dosyć ładnie. Swojego nie wiem, czy widzieliście. Jest przyciąganie i nieprzyciąganie. Nie wiem, czy to wam pokazywałem. Dzięki czemu na przykład w kratki się na mnie łapie. Fajne, ale jednak bym wolał, żeby nie było lagów. Więc coś kosztem czegoś, a ja lubię tylko coś na zysk. Więc tak trochę nie do końca jestem zadowolony z tego najnowszego dodatku. Pomijając to, że mi się bardzo podobają wszystkie rzeczy, które dodał, pomijając to, ile zabrał. Wiesz co? Ta droga biegnie trochę dziwnie, bo nie chce się wpasować w kratki, ale dobra. A. Zmienimy kierunki, będzie już. Znaczy, nie będzie wszystko ok, będzie lepiej po prostu. No tak, z tego co pamiętam, tutaj jest cały czas to dzielnica. Tak. No i tu sobie po prostu zrobisz zakręt. Co? Ej, czy ktoś mi tu wytłumaczy, czemu to jest zbyt same zbocze? Bo ja tego nie pojmuję. Może ja jestem za stary, ale czemu to jest zbyt stary? Nie denerwuj mnie. A tu sobie przyciągnijmy, tu sobie wypuśćmy w górę. Halo. I tu sobie podłączmy. Takie ładne zakończenie drogi. Chociaż nie, wiecie, nie. Tutaj sobie stawimy jeden z tych fajnych, dużych monumentów. Może nie z art. Ten. Czekaj, nie, to nie jest ten. To ten. Ten to sobie gdzieś wrzucimy. Tak bardziej ściśle pomiędzy te budynki. Tutaj by pasował, wiecie? Czekajcie, tylko ile on kosztuje? 145 tysięcy. Niby mnie stać, ale. Dobra, zastanowimy się później. Pomyślimy. Otworzymy taką opcję. Natomiast ja tu chciałem wstawić nieco nic innego jak akwarium. Akwarium. Ocenarium. Mogę wszystko zmienić. Jak jestem chory. Dobra, no i tu trzeba jakoś ładnie zrobić wjazd. Moim pomysłem było to, żeby tu puścić później zwykły kawałek drogi. Co nie? A tory tramwajowe wypuścić taką, a nie inną drogą. I tu gdzieś się wbić. Okej. Tylko tu trzeba zmienić firmę. No i bardzo dobrze. I teraz możemy teoretycznie puścić już tu jakąś linię. Coś się już tu zostawi. A to pewnie chwilowe. Najpierw dajmy im tutaj miejsca do budowy, bo przecież chcą. O, ludzie też chcą. To zaraz im to damy. Bo możemy pojechać dużym pędzlem. Bo tutaj wszędzie mają się oni budować. Jak popadnie. Tak samo tu. A tam się jeszcze zastanowimy nad tym wysokim budynkiem, bo to byłoby ładne uwieńczenie dzisiejszego odcinka, bym wiedział, jak go nazwać. To na przykład tak nie było, żebym musiał czekać na to.
Dobra, tutaj się wybudujcie. No i tu wam dam kolejny obszar. No i dzięki temu też biegniemy do 100 tysięcy. Może to będzie nawet w kolejnym odcinku. Co byłoby na pewno fajne. Tutaj widzę, że jesteście bardzo smutni, że nie macie żadnych parków ani monumentów. To sobie wam coś takiego postawimy. I powinniście być dzięki temu trochę bardziej zadowoleni. I jeszcze tutaj. To jest trochę duże. Dajmy im lodowisko. Z jednej, a z drugiej. Gdzie to było? Paradoks. No i powinni być zadowoleni. Przemysł nam się chce rozbudowywać. Także nie będziemy ich ograniczać i damy im możliwość tej rozbudowy, to nie? Co innego, my tu jeszcze wstawimy port, aby mieli łatwiejszy transport. Bo mamy tylko jeden port taki ściśle przy transporcie. Dobra, i tutaj też w sumie. Bo czemu nie? Oni się rozbudowują, ale trochę bardzo powoli, ale jednak się rozbudowują. Co innego, czy ten dworzec jest ładnie wykorzystywany? No nie. Znaczy, no jest 35 osób, a nie 0. Ale jednak to i tak trochę mało. Dobra. Dochodzimy do momentu, kiedy popyt się kończy. A ten moment jest niebezpieczny. I czemu żeś ty nie masz wody? Aha, bo nie masz. To ma trochę sensu. Nie masz, bo nie masz. Dobra, ale już masz, więc już nie ma być. No i tak o scenariu. Szkoda trochę, że tu jest już granica. Można byłoby coś jeszcze wykombinować tutaj. Tu będzie jakieś. O! To możemy jeszcze wybudować, bo to. Chociaż jak tutaj nic nie ma. To z drugiej strony to trochę usprawnia ruch. To teraz mam dylemat. Jak to zrobić, żeby tu nie było lagu? Nie. Okej. Ja sądzę, że w ogóle w tym miejscu to nie będzie chciał puścić tego. O, właśnie. To poczekaj, to może tak. Nie, za blisko. No to może tak. Teraz już wchodzisz do drogi. Tak? Też nie pasujesz. No dobra, no to zrobimy to. O, teraz to wykorzystamy bez przyciągania. Wybudujemy tu sobie spokojnie tą drogę. Pięknie. No, prawie. I włączmy przyciąganie. Tak, tutaj są światła. No ale tutaj są lepsze światła niż tutaj w środku. Natomiast tutaj w środku stawimy oczywiście to, co ja lubię wstawiać w środku takich rond. O, panie, co to jest za korek? To jak co, ale takich rzeczy tutaj nie lubię. Co jak co, ale takich rzeczy tutaj nie lubię. Dobra, trzeba jakoś to tutaj w ogóle. Tutaj jest. Centrum Expo w takim miejscu? W ogóle mi się wydaje, że te budynki trochę były mniejsze kiedyś. Tak. I tak nie wchodziły na inne, ale dobra. Pomijając to. To są straszne korki. To są naprawdę straszne korki i znowu jest coś zimno. Nie. Ajajajajaj. Co tu się dzieje? Tak. To co, mieliśmy puścić tutaj drogę wpuścić. Dobrze, zrobimy to alternatywnie. Czyli stąd tunel do przestworzy. I stąd drogę w te przestworze. Wiem, ten tunel trochę będzie mnie kosztować i jest też taki trochę dziwny. To miejsce jest zajęte. Gdzie?
Okej. Dobra, tutaj, tu. Zobaczymy sobie. A, no tak, jeszcze to trzeba zmienić. No i teraz teoretycznie te samochodziki jakby tam chciały jechać, mogą to ładnie ominąć, ale naprawdę te rondo to jest jakaś masakra. Dobra. Zróbmy tutaj sobie to, co ja chciałem wstawić. Czyli to było jakoś tak szło. Chyba tak. O, idealnie. Raz to wymyśliłem i zawsze mi się to bardzo podoba. Tu ładnie wejdziesz. A tutaj cię zaraz dostosowuję. I teraz to ulepszymy do drzewek. Aha, no tak, tam nie ma. Serio? Serio? Dobra. Widzę, że się nie dogadamy, jeżeli tego nie zrobię jeszcze raz. Czyli primo, odbudować tą drogę. To weź, żeś sobie ją odbuduj, jak to wybuduje. Teraz odbuduj tą drogę. Włącz play. I zbuduj jeszcze raz. Wcale nie marnuję bez sensu pieniędzy. Wcale. Wcale nie jest 31 minut. Dobra. Okej. Okay. Dobra, no to zaraz kończymy, bo to jednak ten odcinek nie miał tyle trwać, ile trwa. A jeszcze muszę nagrać drugi. I jeszcze muszę zrobić timelapsa. Ajajajajaj. I to jeszcze nie chce mi się ładnie wpasować. A, tu się wpasowało. Zaś tutaj się nie chce wpasować. Dobra, zrobimy to w ten sposób. Tak? Tak, czy ktoś tutaj... Nie liczy. Ale tutaj korki się dobrze. A, bo wy do tego... Nie. No to nie wiem, gdzie wyjedzieć. Dobrze. Ponieważ jest już tyle minut, a ja chcę to skończyć i jeszcze dzisiaj zmontować, nie pozostaje mi nic innego, jak wstawienie tego budynku, jeżeli się uda, tutaj, na ładne podsumowanie odcinka. No, ho, ho. To jest tak wysokie. Piona Street. Ej, ej, ej. O, przecież zobaczcie. Jak weźmiemy to na tle miasta, no to to jest ewidentnie się... jest najwyższy budynek w tym mieście. No i ten jest jeszcze wysoki, ale to ja rozumiem, jeszcze ocenarium. No, powiem to tak, trochę tych budynków dzisiaj... wstawiliśmy, przepraszam. To jeszcze dodam tylko na odcinku, że tutaj sobie pomaluję i oni się będą budować. I są straszne lagi. W ogóle, jak będzie wam się timelapse lagować, ten na końcu odcinka, to pretensje nie do mnie, tylko do paradoksu. Jest znowu podobnie do mnie już bardzo zimno, więc wstawimy to i to będzie tyle. Dobrze. Ja ze swojej strony dziękuję za dzisiejszy odcinek. Jeśli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę. No i do zobaczenia. Oho. Kolejny materiał na moim kanale. Cześć!